Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper, moi drodzy. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że ja to dzisiaj nagrywam. Boże, naprawdę, tak dobrze mi się w to gra, że to jest aż dziwne, bo naprawdę ja mam ogólnie problemy z grami. Naprawdę, czy tak naprawdę to DayZ, co teraz wchodzi, czy Scam nawet, który nagrałem na jutro chyba. Nie, wczoraj nagrywałem. No, chyba tak, no muszę trochę pościemnić. To nie jest to samo, naprawdę. To nie jest to samo. Mega, mega przyjemnie mi się gra w Graveyard Keepera i naprawdę jestem wręcz zdziwiony. Jestem mega zdziwiony, że to mi tak podchodzi. Rzadko, ale podchodzi. Ogólnie rzecz biorąc, no to jest gra bardzo słabo oglądalna, ale prawda jest taka, że gdy Graveyard Keeper mi odejdzie, to nie zostanie mi chyba żadna gra, w którą z przyjemnością usiądę i sobie pogram. Wiecie, nagrałem to w piątek. Czyli w dzień, gdzie jest Scam nagrywany, czyli 2 dni przed, tak? 3 dni przed nawet. I jestem po 8 godzinach pracy. Jestem po 8 godzinach pracy i jestem delikatnie przeziębiony i tak dalej. I naprawdę brakowało mi takiego chilloutu, gdzie sobie po prostu siadam i nagrywam to bez żadnego problemu. Bez myślenia nie wiadomo jakiego. Biorę sobie pada. Siadam sobie na fotelu. Grzeję tyłek. Popijam piwo. I pykam. Naprawdę. To jest coś pięknego. Dowiedziałem się również, gdzie mogę znaleźć... lepszy chmiel. Lepszy chmiel, moi drodzy, jest tutaj. Tutaj. O, tu na dole. Ja go nie widziałem. Nie wiem, jakim cudem go nie widziałem, ale go nie widziałem. Nie szkodzi, myślę, że sobie i tak to ogarniemy. Kupmy sobie na max oczywiście te nasionka wszystkie. Myślę, że również kochany domek sobie polecimy. Możemy, bo co ja w ogóle zrobiłem? Tym zbożem. Ja mu to sprzedałem za free, że tak powiem. To w ogóle jest pierdolnik jak zwykle. Ale to nic nowego. Pamiętam, że mu to zboże jakoś tam dawałem. O Jezu, tu ile tych rzeczy jest? Mega dużo. Mega dużo. Tutaj nasionka sobie oczywiście dalej siedzą. Pierwsze cebulki nam się pojawiły. Wow, dzień dobry. Pierwsze cebulencje. Dobra, tylko tak, nasiona chmielu to ja nie chciałem tutaj. Nasiona chmielu to idą na wzgórze po prawej stronie. Prawda? Prawda. Okej. Teraz tak, spróbujmy sobie wbić u niego ten level 3, bo... Kurwa. Nie ukrywam, że chciałbym zacząć robić powoli piwko, złote piwko. Zapytacie dlaczego? Ponieważ po zakończeniu questa będziemy mogli w końcu, ale to w końcu zacząć widzieć, co sprzedajemy. Znaczy, co wycinamy, przepraszam. Dobra. No to myślę, że mu wszystko sprzedam po prostu i tyle. Nie będę się bawił. Mam nadzieję, że to wystarczy. Okej. Wystarczyło. No i dobra. Teraz chodźmy do winnicy. Musimy odstawić sobie oczywiście cały ten grajdą. I wydaje mi się, kochani, że chyba to jest powoli czas na to, żeby zrobić festiwal. Tak mi się wydaje. Wina ten mamy naprawdę od cholery. Czy ja mogę złote? Nie mogę złotego. Nie mogę jeszcze złotego. Ale być może... Moglibyśmy jeszcze jedno srebrne sobie ogarnąć. I kilka brązowych. Więc, ale nie mam zombie, tak. No fakt. To nieważne. Nie było tematu. Nie było temaciątka.
Dobra, zróbmy sobie również sok jabłkowy, bo ten cydr mimo wszystko, no, jakoś tam nam coś daje, prawda? Jakby nie patrzeć. Coś tam nam daje. A w sumie i tak mamy sporo energii, więc luksus. I tak jest elegancko. Dobra, to już mamy. Srebrne. Zróbmy sobie te srebrne soki. Szkoda, że się nie da ustawić, po prostu wiecie, że cały czas robimy jedno i to samo. Cały czas to przeklikiwać też jest, no, niewygodne. To jest niewygodne. Jak się mniej więcej ogarnie, no to już w miarę idzie, ale... Początkowo jest niewygodnie. Dobra, jeszcze jeden srebrny. Oczywiście robimy tym samym sposobem, co robiliśmy poprzednio, czyli jedno złote, jedno srebrne. Wolę raz zyskać srebrne zamiast złotego, niż wydawać non-stop dwa razy złote. No nie? Raczej. Niestety jednego chyba winogronka mi zabraknie. Tak, jednego nam zabraknie złotego. Jaka lipa. Dobra. I znów to samo. Używamy sobie jednego złotego, jednego srebrnego. Jednego złotego, jednego srebrnego. To jest 80%. To jest od cholery. Naprawdę, to jest wręcz nieopłacalne. W ogóle nie mam wody znów. I ja pamiętam, że już w poprzednim odcinku go nie było. Jej nie było. 14. Tu kolejne złote. Kurde. Naprawdę elegancko. Butelkę cydru, 40 butelek cydru możemy zrobić. Tu się trochę uluźniło, oczywiście sobie to pochowamy. To sobie pochowamy, tu też sobie możemy to uluźnić, to też możemy zabrać, no bo tu jest pierdolnik. Mówiliście mi, że mogę zrobić więcej skrzynek, ale z tego co widziałem, to ja ich nie mogę chyba zrobić. Ja mogę robić skrzynki tylko w tych miejscach, gdzie one są w ogóle dostępne. Tak mi się wydaje. Kochany dom. Kotlecików mamy też od zarąbania. Totalnie od zarąbania. Dobra. Tu już jest git. Tu sobie to wszystko działa. Aha. Wiem. Kostnica. Już jest koniec dnia praktycznie. Tylko widzę, że my też mamy tu już totalny Saigon, jeżeli chodzi o ciałka. No w sumie jeszcze jedno możemy sobie wziąć, ale to i tak ciężko. Dobra, mięska nie chcę ekstraktować, chcę skórę na pewno ekstraktować. Chociaż nie, kurde, bo skóra chyba zabiera. Tak, skóra zabiera, nie, to wstawmy tu skórę z powrotem. I tak jak mówiliście w komentarzach, bodajże są takie, że na przykład zabierają dwie, dają jedną i tak dalej. No ciężko byłoby się ogarnąć całkowicie, co daje co. Wręcz byłoby to chyba niemożliwe w tym wypadku. Nie zobaczyłem, ile tam było tego. Zabiera. Dobra, to jest bardzo dobry móżdżek. 4-1 było. Czyli dwie białe. Czyli bardzo fajne. 6-1 jest. 1-1 dawało. To wstawmy mu to serce. I jelitka. Na pewno 6-1. No i to też daje 1. Ten to jej to sobie w sumie chyba włożył i zobaczył. I wydaje mi się też, że chyba powinniśmy zacząć troszeczkę ingerować w naszych przybyszy, którzy mają tam obóz rozwinięty. 6-2. Czyli do dupy. Mega do dupy. Dobra, ty se leż tu po prostu, tylko ci wstawię jeszcze to jelito jedno i tyle. Powinniśmy mieć 6-1. No i masz 6-1, dobra. To sobie zniszczmy, bo to jest naprawdę słabe jelitko. To
totalna słabiucha. Same serca. O, i tu jest jeszcze tylko jedno. Ale wiecie, nie chce mi się tego robić teraz. Zapnę w ogóle wszystko. Z tego powodu, iż zaraz, jakby nie patrzeć, będziemy mieć możliwość w końcu zyskania chmielu lepszego. Tylko tak, chciałbym na pewno jeszcze sobie przejść do kościoła. Chociaż w kościół mam po lewej stronie, ale jestem zbyt leniwy na to wszystko. Tak, i czy tu ktoś się chce spowiadać? Nikt nie chce się spowiadać. Niestety. Też było to dla mnie istotne. Co my tu mamy? Nagrobki i ekshumacja. To też niezbyt. O, potrzebuję teraz wiary. Potrzebuję dużo wiary. To może byśmy zainwestowali w kościół. W sumie mamy wszystkiego teraz dużo, nie? A tej wiary zawsze nam brakuje. Tylko co my byśmy mogli tutaj kupić? Świeczniki, świeczniki, konfesjonał, okno witrażowe, wygodna ławka kościelna. Właśnie. To daje 3 wiary aż. I 2 więcej. I moglibyśmy zrobić 5 tych ławek. To byłoby już fajnie. Tylko jednej by nam zabrakło w sumie. 8, 4. No dobra. 8 desek, 4 to takie dziwne. Cztery złącza ciesielskie. I 8 desek. Dobra, tylko czego tutaj było potrzeba? Belek. My potrzebujemy belek, moi drodzy. A belki sobie tutaj ogarniemy. Przepraszam. Dobra, mamy to. Tylko tak, teraz nie mogę zrobić łączy ciesielskich, bo nie mam tych lepszych części, nie? No właśnie. Ale to nie problem. Mamy tyle żelaza, że naprawdę to jest... coś pięknego. A i kasy pewnie mamy sporo, tylko musimy iść w sumie do naszej czaszki, żeby to sobie odzyskać. Dobra, na razie starczy. Pracuj. Praca, praca. Złącza cielskiego chyba też jeszcze nie mieliśmy. Ogólnie zrobionego. Ani razu. 8 desek jeszcze. To jest na jedno. Ja potrzebuję razy 5, razy 4, czyli 16 złączy cielskich. I 32 deski. 16,32. O, no i tak, tutaj 16 desek. 32 deski, przepraszam. Chyba, że są jakieś tu. Są. Czyli 22 deski. I 16 złączy cisielskich. To jeszcze zanim to zrobimy, przejdźmy sobie od razu do młyna. Wykupmy już to. To do pradawnych wytrychów, właśnie. Jeśli czegoś chcesz zachować, to na następny raz. Dzisiaj jestem wściekły. Dobra, chciałem tylko poczuć te wytrychy, które masz w ręku. Nie ma mowy, to moja jedna poszlaka. Wyobraź sobie, że jakiś dreń ukradł mi zaproszenie. To było zaproszenie do udziału w oficjalnym występie komediowym w naszym mieście. Zrobiłem 5 rund kwalifikacyjnych. Dałem 6 łapówek. Kiedy odkryłeś, że ktoś ukradł zaproszenie? Właśnie wróciłem z tawerny i zauważyłem, że te wytrychy... Zauważyłem te wytrychy w dziurce od klucza. Resztę znasz. Posłuchaj, odzyskaj moje zaproszenie, a wytrychy będą twoje. Na początek poszukaj okolice mojego domu i młyna. Już wiem nawet chyba co. Ale dobra, zaraz. Mamy to. Tylko pojedynczo... Ja pierdzielę. Jezu, zanim ja to kupię, to minie huk wile.
Wiedziałem, że to będzie dobry dzień. Nie podchodź, bo dostaniesz. Ej, dlaczego się tu chowasz? Nie wiem, czy mogę ci ufać. Jesteś przyjacielem młynarza? Nie zupełnie. Robię z nim interesy. Świetnie. Młynarz jest moim odwiecznym wrogiem i przyszedłem, żeby poznać jego straszliwy plan. Zobacz, znalazłem tu jakiś podejrzany haczyk. Gość jest pomylony, ale ten haczyk wskazuje na dom latarnika. Okej. Okay. Kolejny ślad. Ciasto? Ktoś chyba urządził sobie tutaj piknik. Dość dawno temu, wnioskując po pleśni. Lina Spentlow. O, jest list. Żegnaj, okrutny świecie. Adam. Wygląda na to, że Adam nie mógł znaleźć odpowiedniej gałęzi. Biedaczek. O, Lina. Czyli Adam żyje, dobrze. Dobrze, dobrze, dobra. Latarnia. Gdzie mój ulubiony haczyk? Gdzie jesteś, maleńki? Cóż, dobrze, że mam inne ulubione haczyki. To na pewno on. Jesteś złodziejem. Oddaj zaproszenie młynarza. Nie ma mowy. Młynarz jest oszustem. Dowcipy, które opowiada na występie komediowym, są moje. Powinni zaprosić mnie, a nie jego. Przez niego straciłem szansę zostania słynnym komikiem. Wiesz co? Mogę zorganizować występ komediowy w mojej tawernie i wtedy miałbyś szansę wystąpić. Naprawdę? Zrobiłbyś to dla mnie? O, dzięki ci. Niech na cię ucałuję. Tylko, że musisz mieć perkusję, inaczej moje kawały nie będą działać. Jaką kurwa perkusję? Handluj. Dobra, zielone pypcie. Tfu, niebieskie pypcie. Standardowo. To jest coś, co będę kupował zawsze. I w sumie chyba nam brakuje już jakichś, nie? Niebieskich, zielonych, czerwonych w sumie też. Dobra, ale to jest jeszcze w miarę tak znośnie, jeżeli chodzi o ozyskiwanie. Jak tam kasa? Ha! Lubię to. Mamy dwie gwiazdki. Elegancko. Kurde, elegancko. Stand-up. Mamy ten stand-up. Dwie gwiazdki musimy mieć. To spoko. 10 ulotek, 5 wiary. To zaraz wiarę sobie ogarniemy i będzie ok. Jak tam poletki stoją jeszcze? Stoją. Piwko sobie oczywiście stoi. No, złotych jeszcze też trochę mamy. Dobra. Spoko loko. Teraz tak. Będę chciał jeszcze iść do winnicy. Odłożyć to, co kupiliśmy. Czyli to. To. To zabrać i to zabrać. I dobra. I powoli się zbieramy z tym. Dobrze wiedzieć. Jak mi się wydaje, czy mi się skończyły nasiona winogrona złote? O, shit. Na styk chyba są. Niedobrze. Mogło się skończyć za chwilę. Ukochany domek. Winko widzę, że się pięknie zrobiło. Oczywiście standard. Złote i srebrne. Co się jeszcze robi? Wody nadal nie przyniosłem. Nic nowego. Zróbmy sobie te toczki z winogron. Pięknięte. Akurat nam jeszcze sporo starczy, więc luz. Na sporo nam starczy. Naprawdę muszę powoli zacząć robić zombiarnię, że tak powiem, tutaj. Ale żeby zrobić zombiarnię, no to muszę mieć jednak tą wiarę. Ta wiara jest nam potrzebna i to mega. I to mega. O, jakiś save. O, dobra, to mogę jeszcze wywalić. Już się dzień kończy powoli.
tu już się wszystko powoli kończy. Dobra, z tym nic nie zrobimy. Tu mamy jeszcze wody trochę. O, właśnie. Tylko nic z tym nie mogę zrobić. Teraz już mogę. I nawet mogę przecież tutaj wodę. Niech się to piwo już też robi, bo tam, wiecie, to piwo jednak warto mieć. W ogóle mogę zrobić tą automatyczną destylarnię wina. Nadzór alkoholu, zombiakowa winiarnia jest. I browar też jest. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Właśnie, i też jeżeli chodzi o... O. Tutaj tego nie ma. Burgery. Potrzebujemy cebuli, chlebków i mięska. Smażone mięsko oczywiście się robi tutaj. Pieczeń. Poćwiartowanych. W teorii możemy już troszeczkę zacząć sobie to ćwiartować. Zdrowe mięsko. Czy z żab można teoretycznie? Ciekawe. Kleimy to. Wyśpijmy się na szybko jeszcze tylko. To tak, ja tutaj zaczynam kroić mięso, a miałem przecież zrobić lepsze ławki dla wiary, prawda? No właśnie, to jestem ja. To jestem ja, standardowo. No ale dobra, pokroimy to, wrzucimy już do smażenia. Na pewno się nie zmarnuje. Na pewno się nie zmarnuje. Kasy i tak mamy sporo, więc nie musimy tego sprzedawać w ogóle. Zobaczcie, mamy kurde kasy jak lodu. 2,5 silvera. Na luzie. Totalnie na luzie. No i dobra. Mamy wszystko, co chcieliśmy. Smażymy to oczywiście. Niech się pieczeń wysmaża pięknie. Robimy te dechy. Robimy deseczki. Dobra, moi drodzy, ja do was wrócę za chwilę w sumie. Dobra, moi drodzy, już jestem. I tak, tutaj widzę, że ktoś się pomodlił ładnie, tylko... ja tutaj już zaczynam powoli to budować. Nie wiem, na ile mi dokładnie starczy, ale zaraz zobaczę. No mam nadzieję, że na dwie ławki przynajmniej, bo widzę, że to już jest połowa w sumie dnia, a my jesteśmy w dupie, jednym słowem. Totalnie w dupie. Mnie chyba coś łapie, niedobrze. Szybko. Wygodna ława kościelna. Tyk. To jest postawione już, okej. Okay. Wygodna ława kościelna. No, na luzie. To trzy mogę walić, śmiało. Walmy to, to i to. Powinienem zdążyć na ludzie. To zepsujemy. Jak za mało, panie. I nam jeszcze na jedną ławę w sumie nie starczyło, tylko i wyłącznie. No i od razu jakoś kościoła 51. Kurde, to jest to. Dobra, podwójne świeczniki mogą mieć pojedynczą świeczkę, okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To pojedyncze, tak? Dwa, cztery, sześć, siedem. Naliczyłem przynajmniej siedem. Siedem świeczek. Spójrz, jaka piękna jest ta katedra. Wszystko z lokalnego surowca. Oprócz jedwabiu na ławach, kupiłem go od mojego przyjaciela, kupca. Och, ci kupcy, osobiście najchętniej wygnałbym ich z królestwa, co do jednego. Dobrodziwi siewcy grzechu, kupcy, aktorzy, lekarze. Kościół zapewnia wszystko to, co oni, tyle że święte i bardziej prawe. Dobra, dość już widziałem. Myślę, że ten kościół jest gotów, by stać się katedrą. Róż dupę! Róż dupsko. Handluj. Nawet więcej. Powiem, że kupię to od ciebie. Jak to nie można? O nie!
Dawaj, dawaj, dawaj. Nie zdążę. Jeszcze kupiłem chyba za mało. O nie. A, bo to dwie idą, dobra. Szybko, 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 szybko. Pracownia alchemiczna to było chyba tu. Tak? Kurwa, nie zdążę. Nie zdążę, 100%. Jest. A kij z tymi opołami? Zniszcz, tak. Sorry, że się teraz nie odzywam, ale... Walczę. Walczę, mega walczę. Zobaczmy, jak to pójdzie teraz. Niezłe, niezłe, super, tak. Teraz pomówił się o błogosławieństwo. Ile mi dacie? O, jak sypnęli. To i tak mało. Może będzie więcej. Jakieś mroczne osoby chyba były. No, no, no. Dobra, 13 to łącznie 14 wiary, to nie jest dużo. To nie jest dużo. Macie katedry, nie mamy nic. Dobra, ja sobie kupię od razu tych świeczek troszeczkę więcej. Tyle ile masz, to sobie od ciebie wezmę. Tyle ile masz, sobie od ciebie wezmę. Ma potem jeszcze lepsze świeczki. Dobra, czyli tak, jeszcze potrzebujemy zrobić jakość cmentarza, tak? 200. To w sumie nie jest jakoś dużo. W teorii. W teorii nie. Dobra, umieśćmy sobie to wszystko tu. Jezu, zdążyłem, jak dobrze. Totalnie. Totalnie mi się udało. Dobra, to oczywiście ląduje tu. To ląduje tutaj. Ten atrament być może udałoby mi się nawet sprzedać. To w sumie też nie jest potrzebne nam. Miski pseudo. Możemy sobie w sumie tą wiarę tutaj też dzielić. Chociaż takie rzeczy to powinny być w kościele, nie? Właśnie, no właśnie. Dobra, czyli tak, następny dzień to jest nasza koleżanka. Tylko co ona chciała? Czy ona w ogóle jakieś questy miała? Uzyskać papiery arystokratyczne poprzez skrzynię służby królewskiej. Dałoby radę to zrobić. Tą miejsce na jabłoń też bym chciał jeszcze ogarnąć. No może być ciekawa sprawa. Co jeszcze? Co jeszcze chciałbym zrobić? No na pewno ogarnąć sobie ten cmentarz. Tylko czy ja mogę w jakiś sposób to sobie ulepszyć? Zaraz zobaczymy. Oprócz tego to ciałko tutaj. No właśnie, to ciałko tutaj też chciałbym zrobić. Tylko ja widzę, że ono chyba już jest powoli... Czy nie? Nie, nie jest jeszcze powoli zepsute. To dobrze. To dobrze, bo... No musimy jeszcze jakimś cudem go ogarnąć. W kochanym domku tutaj mieliśmy jeszcze... Widziałem jakieś dziwne rzeczy. W ogóle ja tu całą krew wyniosłem. To też jest bardzo ciekawe. Kostnica. Wywalmy mu jelitko. Pyk. I wstaćmy mu to. No to jest w ogóle tragedia. To jest w ogóle tragedia. Czyli ty chyba z tym jelitem zostaniesz, mój drogi. No to tak, już. Dziękujemy, dobranoc. Z panem się żegnamy. Mam jeszcze jakieś rzeczy? Nie mam.
Wiem, że tak latam jak głupi. Kurde, ale to jest piękne. Wiem, że latam jak głupi, ale chcę się pozbyć od razu tego wina, bo to wino mi tutaj zalega. Za bardzo. Tyk. Wszystko, wszystko, dobra. Wszystko, wszystko. Mysza z kostnica. No nie wiem, co z nim zrobić. Nie wiem, co z nim zrobić. Widzę, że tutaj chłopaki chyba jeszcze nie gniją. Mi się przynajmniej wydaje. Być może warto coś z niego wyciągnąć. Tutaj zwłoki. O, sejwik. Czyli tu jelitko musiałoby być dobre, tak? 4-4. Zobaczmy, jakie to jest jelito. Proszę, dobre jelito. 4-4. O, jest. Paskudne jest to jelito. Paskudne jelito. Co ty mnie tu dajesz? Jakujesz ty tu? Ty jedziesz na rozbiórkę. Ty jedziesz na rozbiórkę. Proszę mi dać dobre jelito. 4-3. 4-3. Uuu! Dobre jelito. Dobre jelitko. Obie już dziękujemy. To było dobre jelito. I tobie to jelito wyciągamy? No wyciągamy ci to jelito. I wstawiamy ci nowe jelito. Jelitomania. No i siódemka, no i fajno. Dobra, ale ciebie to mogliby się stawić jednak do góry, nie? Dobra. Czy my mamy ten sok z zombie? Nie mamy soku z zombie. Nie mamy soku z zombie. To było potrzebne do soku z zombie. Krew na pewno. I zielony proszek. A zielony proszek uzyskiwało się z... Dobre pytanie. Dobre pytanie. Nie pamiętam. Z kabaczków. Czy z kabaczków? To nie są kabaczki. To są, moi drodzy, odpady rolne. W ogóle tutaj to ja sobie zacznę coś hodować powoli. Bo wiem, że mogę. Chyba nie to. Chyba nie to. Mam po 3. No to nic nie mogę. Nie było tematu. Odpady rolne. Tu są. Pracownia alchemiczna. I to było tu. Jak ja już dobrze pamiętam. O, 2 dostajemy. Chyba z tego perka. To chyba z perka. No i sok z zombie, dziękuję. Zrobimy sobie ze 6 sztuk, myślę, że wystarczy. Więcej mi chyba na razie nie będzie potrzeba. Tak mi się wydaje. Ale tak, to zostawmy. Też to jelitko było chyba złe. Krew zostawmy również. Tu jedna wiara w ogóle się to podziała. Dobrze wiedzieć. To też mogę zabrać, bo jest niepotrzebne. I chyba reszta już jest w miarę potrzebna. Ej, to nie było złe w sumie. Nie było tragiczne, o to prędzej. Tylko tak, tutaj widzę, że nie mamy w ogóle miejsca na nic. 0-0. Totalnie nic. Totalnie nic. Dobra, pypki trochę wpadły. To zostawmy. Kapusty chyba też było. Możemy sobie wziąć z 50. I resztę zostawmy tu.
pyknijmy. Okej, okay, to chyba wszystko. Chciałem to zostawić. No to jeszcze możemy zostawić w sumie. Dobra. I lecimy w kostnicę. Lecimy w kostnicę. Nie wiem, czy my te zombiaki potem możemy w jakiś sposób usunąć. Chyba nie. Jakieś wiary. O podstawie, ile zapomniałeś. O podstawie. Dobra. Cześćmy cię, przyjacielu. Skrzeszony to do domu. I o co mi chodziło? Po co mi w ogóle jest ten zombiak? Już wam mówię wszystko. Potrzebuję zrobić w końcu automatyczny albo browar. Mniej to i to potrzebuję. Bo browaru na pewno mam sporo, ewentualnie nawet winko. Czerwone wino. O, jedno się nie udało. Jedno nie pykło. No trudno. Jedno nie pykło, ale tak jest git. Zombiakowa winiarnia. To prędzej. Czyli 12 prostych, 20 opołów i 18 desek. 18 desek? 15 desek. 15 chyba było. 18, 20, 12. 18, 20, 12. Dobra. 18 desek. To nie jest problem. Czyli deski już mamy, tak? Tak. Belki możemy odłożyć w ogóle. 20 opołów, ale opoły też są proste do zrobienia. I 12 prostych części. No i mamy, co chcieliśmy. I robimy automatyczną winiarnię. Zombiakowa winiarnia. I ona się w ogóle... Ona ma specjalne miejsce z tego, co widzę. Tylko jedno jedyne. Tutaj jest winiarnia, bo prawie pewnie będzie piwiarnia. Dobra. Wydaje mi się, że automatyczna winiarnia działa jednak... No właśnie. I to za 60. I to za 60... Ale nie, czekajcie. Bo coś mi tu nie pasuje. 60 za 40 wina, tak? 60 za 40. Tutaj potrzebujemy dwóch. Jeden kubeł jest za 15. Czyli 30. Za 20 wina, tak? Tak. 30 za 20. No to nie no, 60 za 40. Tylko... No tutaj jest problem taki, że... Cały czas tym samym lecimy, nie? Więc chyba jednak ten przyjaciel pójdzie na piwo. Ten przyjaciel pójdzie na piwo, bo nie opłaca mi się tego robić w ten sposób. Na razie przynajmniej, dopóki jeszcze nie jestem już tak bogaty. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba, że tylko na srebrne na przykład. Dobra, a na przykład automatyczna browarnia. 32 kamienia i 12 prostych. Mają rozmach skurwysyny. 32 kamienia. Skąd ja ci tyle wezmę kamienia? W kopalni. Na przykład. Za mało energii, tak? No dobra. Jak mi wystarczają zasoby? Co ty gadasz? Mówiliście mi również, że teoretycznie da się zrobić tutaj tą kopalnię. Tylko ja coś tam miałem niezrobione chyba. Zobaczcie, że mi podwalę ci teraz. Wow. Wow, wow, wow. Umieść, umieść, umieść. Kop dziurę, nie? Dobra, to już możemy sobie wyrzucić. Kawałki kamienia możemy sobie oczywiście ogarnąć. To akurat długo nie trwa, więc akurat to jest fajne. To jest akurat fajne.
O, udało ci zdobyć 3000 czerwonych punktów. Jak to szybko leci. Dobra, czy ja mogę sobie w końcu coś zniszczyć na przykład? Nie mogę sobie nic zniszczyć. Nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Od razu sobie kasę zgarnę. I czego ja potrzebuję na pseudokabarecik? Już patrzę. 5 wiary. Kurwa, chyba mi nie starczy. Chyba mi nie starczy. A na ten mniejszy? Też 5 wiary. Jed. Niedobrze. Dobra, piwko w ogóle nie schodzi z tego, co widzę. Tylko i wyłącznie leci wino. Tylko i wyłącznie leci wino. To też nie jest dobrze. Odłóżmy przy okazji te lony, które nam tam powychodziły. Ale jak to wszystko stoi? No ładnie. Trochę zboża, trochę innych rzeczorków. Spoko. Ale wolałbym mieć to w jednym miejscu. I te wasty niech tu sobie leżą bez problemu. I elegancko. A, miałem iść po kamień. Olipka. To chciałem wszystko wywalić i mi się nie udało. 3, 2, dobra. O, musimy to chyba rozwalić już do końca. Jest kupiec, więc też będę chciał go oczywiście odwiedzić, żeby kupić sobie kolejną dostawę. Kolejną dostawę, moi kochani. Tych pergaminów, nie pergaminów, przepraszam. Oszukuję. Mam na myśli non-stop oczywiście tkaninę. Mam oczywiście non-stop na myśli tkaninę. Pyk i pyk. Tutaj też to zaniedbaliśmy sporo. Też zaniedbaliśmy sporo. Jak to niewystarczające surowce? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? I dobra. Mamy co chcieliśmy. Bo chyba też nam nic nie zostało. Nie. Mamy wszystko. Dobra, ukochany dom. Proste części mamy, 12 nie mamy. Nie zrobiłem chyba. Aż dziwne. Okej. I zombiakowy browar. Robimy to. No i tak jak mówiłem, on jest po prawej stronie. No i jest. Budujemy to. I to możesz robić w nieskończoność. Totalnie w nieskończoność. Pyk, pyk. I rób browar. I to mi w żaden sposób nie będzie przeszkadzać w moich ambitnych planach. A kiedyś, jak będziemy mieć naprawdę dobrze już tam prosperujące to wszystko, to pomyślimy. Pomyślimy. Dobra. Będę chciał również jeszcze iść... Czekajcie. Jedna sprawa. Mamy akurat 5. Dobra. To mnie ratuje. To mnie ratuje. Ulotki chyba też gdzieś mieliśmy, ale ulotki były chyba w pracowni alchemicznej. Prawda czy nieprawda? Tu chyba. A jednak nie. Nie. Ulotki były tu. Bo ja chyba wtedy dla naszego inkwizytora robiłem. Tak. Gadająca czaszka. No zrobimy sobie to jeszcze. Kolejne silverki. Pięknie, pięknie. Możemy robić stand-up. Pod martwym kuniem. Chodźmy jeszcze tylko do kupca. A więc pytań, handluj. Potrzebuję na pewno tego. To jest priorytet dla mnie.
Reszta w sumie też. O, tylko nie mogę tego wziąć. Shit. No, złote przynajmniej weź. To jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne. To... Drewno sobie wywalmy. Jest niepotrzebne. Fak, nie to. To chyba tu będzie potrzebne, nie? Znaczy potrzebne, no tu możemy to wywalić po prostu. Dobra, to już je. Zostawiłem ten kamień. Co? A, kamienie mam. Bo kamień zostawiłem gdzie? Ej, gdzie wywaliłem kamień? What the fuck? Tu jest. Pod martwym kuniem. Jeszcze raz. Handluj, że... O, 18 sztuk, zarobiście. Teraz mnie stać. Teraz takie rzeczy to ja, o, kupuję jak chcę. Jak u siebie. Pyk, pyk, zrobione. 3 silvery, to kurde, stać mnie na wszystko praktycznie. Praktycznie. Bo nie zupełnie. Dobra, spoko. Idziemy jeszcze do winnicy. Tu widzę, że chłopaki stanęli w jednej chwili, no. Już macie. Rób, rób. Rób, pracuj. Praca popłaca, pamiętaj. Tu już się winko piękne zrobiło. Jedno złote, drugie srebrne niestety. Niestety. Mamy coraz większego pecha. Właśnie. I to niby tylko 20%, nie? Dobra. Niech się robi kolejne. To zabieramy oczywiście. I teraz tak. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby zrobienie burgerów. Tylko. Ja już muszę powoli kończyć odcinek. Moi drodzy, dobra. Festiwal myślę, że sobie zrobimy w następnym odcinku bez problemu. Już tak na spokojnie. Ja wiem, że takie trochę przerwanie chamskie, no ale trudno. Czasem i takie muszą być. Zrobimy sobie to w następnym odcinku na spokojnie, bez żadnego pośpiechu. A tymczasem, moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Was Shiro. No i co? Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej.